oczyma energii! Justyna Łukasik, siatkarka, MKS Kalisz. Bardzo mi miło, że mam na pokładzie reprezentantkę siatkówki, a w tym roku Mistrzostwa Świata siatkarek, także w Polsce. Polska i Holandia. Czekamy na sukces, Justyna. Tak, oczywiście czekamy na sukces i będę bardzo kibicować razem ze wszystkimi. My pytamy często sportowców, dlaczego wybrali konkretną dyscyplinę. Ty oczywiście jesteś wysoka, pasujesz do każdej dyscypliny. Czy koszykarka, czy piłkarka ręczna, czy siatkarka. Dlaczego akurat siatkówka? U mnie to czysty przypadek, bo akurat się w szkole podstawowej otwierała nowa klasa sportowa. Potem się okazało, jak już do niej poszłam, że treningi są czysto siatkówki. No to widzicie, drodzy nauczyciele, warto zachęcać i warto kochać dyscypliny. Kochajmy wszystkie i myślę, że dzieciaki będą sobie wybierać, do której dyscypliny to serce bić będzie bardziej. Do jakiego ćwiczenia Piotrkowi bije serce, tego nie wiem, ale za chwilę Justyna będziesz musiała to ćwiczenie wykonać. Musisz to ładnie pokazać, żeby nasza młodzież mogła to wszystko odwzorować w domu, w szkole, na korytarzu, na ulicy, wszędzie. Tak jest. Damy radę? Damy radę. Jestem przekonany, że tak. Piotrze. Justyna, twoje ćwiczenie to martwy ciąg na jednej nodze, także proszę cię, abyś stanęła w pozycji z rękoma na biodrach. To jest nasza pozycja początkowa. Unosimy nogę do góry i staramy się tą nogą wyjść do tyłu, tak żebyśmy mieli jedną linię ciała. Wracamy z powrotem. Wykonaj proszę 3 takie powtórzenia. Myślę, że dla naszych młodych zawodników 6 takich powtórzeń na stronę to będzie bardzo dobre. 6 powtórzeń na jednej nodze. Tak jest. 6 na drugiej. I sprawa załatwiona. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i oczywiste, czytelne. Justyna, kapitalnie zademonstrowałaś to ćwiczenie, a wam życzę powodzenia. Róbcie, bo to ćwiczenie jest świetne także do wyrabiania poczucia równowagi, żeby się nie przewrócić w jedną stronę. Ale poradzicie sobie. Ćwiczymy. Justyna Piąteczka, dzięki, że jesteś. Justyna Łukasik, drużyna czerwona.